Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo gorąco. Często mnie pytacie o uprawę fikusa Beniamina. Ja tutaj mam takiego swojego egzemplarza, który prowadzę na nóżce. O, właśnie tutaj idzie. Bardzo zaciekawiony egzemplarz. Co tutaj jest? I podpowiem Wam, jak ja go pielęgnuję, że tak ładnie rośnie na nóżce i się nie osypuje, bo fikusy beniaminy mają właśnie tą tendencję do osypywania liści. No, on już ma dobre parę lat, z tego względu, że jak widać ten pień jest dosyć długi. Ja sobie go tutaj pozakręcałam, no bo wiadomo, na początku to był krzak, no i z tego krzaka powstało drzewko. Ja akurat sobie chciałam tak poprowadzić fikusa Beniamina, bo on nie jest taki rozłożysty w domu, a wygląda bardzo, bardzo dekoracyjnie. No i oczywiście ja raz do roku robię taki zabieg, jak pozbywanie go części tej powierzchniowej ziemi i dosypywanie nowej. No oczywiście co jakiś czas, na przykład co 2-3 lata, zupełnie wymieniam mu podłoże, no albo nawet rzadziej, powiem szczerze, bo on teraz już jest dosyć dorosły. Ja już nie chcę, żeby on rósł większy. Mi tego nie potrzeba. On mi wystarczy w takiej wysokości, w jakiej jest. Ewentualnie po prostu przycinam mu gałązki w celu zagęszczenia korony. Dlatego nie zależy mi na jego wzroście, więc nie wymieniam mu już doniczki na większej. Co jakiś czas wymieniam podłoże, co 3-4 lata. No ale jeżeli jest to młoda roślinka, oczywiście należy robić to częściej i należy ją również przesadzać do większej doniczki. Ta już jest docelowa i w zupełności mu wystarczy. Teraz ja wybrałam mu tą wierzchnią część ziemi i będę dosypywać nowego, świeżego podłoża, bo co roku właśnie przeprowadzam taki zabieg, że wybieram 20-30 cm ziemi i dosypuję nowego, jeśli oczywiście go nie przesadzam, jeśli oczywiście nie wymieniam mu całkowicie tego podłoża. I dosypuję teraz nowego podłoża. Tak jak mówiłam, ja robię to systematycznie co roku, a co 3-4 lata przesadzam go zupełnie do nowego podłoża. No doniczki w sumie to ja już nie zmieniam, bo jak wspominałam, nie chcę, żeby on rósł większy. Mi taka docelowa wysokość tego fikusa w zupełności wystarcza. Fikus jest podatny na przelanie. On bardzo szybko reaguje z rzucaniem i żółtnięciem liści, jeżeli go się przeleje. No to zaraz zacznie zrzucać liście, więc lepiej, żeby go nieco przesuszyć niż przelać. Ja widywałam fikusy beniaminy wysadzane gdzieś tam w marketach w samym keramzycie. No powiem szczerze, one tak nie wyglądają ładnie, jakieś takie są zawiedzone, ale to może kwestia tego, że nikt tam nie przykłada wagi do pielęgnacji tych kwiatów, ale można spróbować wysadzić oczywiście sobie takiego fikusa w keramzyt. Nikt nie stoi na przeszkodzie. Ten fikus ma keramzyt, ale na dnie doniczki jako drenaż. Zresztą ja wszystkim swoim kwiatom doniczkowym taki drenaż daję, bo to jest świetna właśnie warstwa chłonąca nadmiar wilgoci. Ale drenaż jest obowiązkowy w przypadku uprawy kwiatów doniczkowych, żeby nie gniły im korzenie. Tak ze 20-15 cm tej wierzchniej warstwy co roku usuwam i daję mu tutaj świeżego podłoża. Stosuję ziemię uniwersalną, ogrodniczą i lekką, dosyć lekką. To jest taka dosyć lekka ziemia, nie ciężka, nie jakaś taka gliniasta, bo jak mówię, on woli lekką ziemię, nie lubi, żeby była wilgotna, lepiej, żeby szybko przesychała. Kolejnym zabiegiem, który przeprowadzam również raz do roku, wiosną, latem, jest odcinanie zbyt przydługich tutaj gałązek. On bardzo fajnie reaguje na takie przycięcie, ponieważ ładnie się zagęszcza. No, ja sobie ścinam o kilka centymetrów, ale do tego zabiegu lepsze są jednak nożyczki. Ponieważ sekator za bardzo szarpie te gałązki, więc wzięłam nożyczki. Oczywiście ostre. O, zdecydowanie lepiej. Te gałązki są na tyle cieniutkie, że nożyczki sobie znakomicie z nimi dadzą radę. I sobie tak po prostu
Odcinam te gałązki. Oczywiście jest to dosyć taka żmudna praca, bo tą gałązkę, bo tych gałązek jest wiele, więc trochę się z nim tutaj pobawię. Oczywiście nie przeprowadzam tego zabiegu jakoś drastycznie, bo nie ma takiej potrzeby. I jeżeli robisz coś takiego, obcinasz te gałązki u fikusa Beniamina, to uważaj, bo on puszcza takie białe mleczko, które jest naprawdę bardzo ciężkie do zmycia, więc ja ten zabieg przeprowadzam na zewnątrz. No ale jeżeli robisz to w domu, dobrze sobie podłożyć jakąś folię, jakiś materiał zabezpieczający, no żeby to nie spadało na podłogę. To jest takie klejące i potem naprawdę trudno to zmyć z podłogi. No i nie obawiaj się, że to szkodzi roślince, bo fikus Beniamin bardzo dobrze reaguje na cięcie. Tak więc to tylko pobudza go do zagęszczania korony i do wypuszczania nowych odrostów. Warto wiedzieć, że liście fikusa Beniamina są bardzo podatne na przędziorka. Ja w tym celu go zamgławiam bardzo często w domu. Oczywiście sobie wtedy podkładam pod spód jakąś szmatkę czy jakąś folię. No albo od czasu do czasu, chociaż to już jest wielkie drzewo i ciężkie, wyciągam na zewnątrz i całego dokładnie myję wodą z węża. No oczywiście ja akurat mogę sobie na to pozwolić, bo mogę go wyciągnąć na ogród, ale jeżeli nie masz takich możliwości, no i oczywiście mówię, że nie robię tego zbyt często z tego względu, że to jest ciężki kwiat, duża donica i dosyć duże już drzewo, bo to jest de facto już drzewo u mnie, no to zamgławiam w domu. Warto właśnie o tym wiedzieć. No ten mój na dzień dzisiejszy nie ma przędziorka, jest czysty. Ale właśnie to dzięki temu, że ja sprawdzam i systematycznie go spryskuję. No jeżeli już masz inwazję przędziorka taką mocniejszą, wręcz atak, to radzę popryskać go maceratem z czosnku. Naprawdę przędziorek bardzo nie lubi maceratu z czosnku i od razu się wynosi i nie mamy z tym problemu. Ale lepiej zapobiegać, wiadomo, bo przędziorek to jest taka podstępna bestia, że w bardzo szybkim czasie zje roślinkę, a nie widać jego objawów żerowania. Dopiero jak już jest taki zmasowany atak, roślina żółknie i natychmiast zamiera. Tak więc tutaj trzeba mieć na uwadze, że go bardzo lubią przędziorki i jeżeli tylko zobaczysz jakieś oznaki żółknięcia liści, opadania liści, no to bliżej przyjrzyj się liściom. A jeżeli nie ma przędziorka, no to trzeba spojrzeć na podłoże, czy nie jest przelane, bo bardzo podobnie właśnie Beniamin reaguje na atak przędziorka, jak i na przelanie. W sumie fikus Beniamin nie choruje. Nie jest to jakaś roślina podatna na choroby grzybowe czy inne szkodniki, właśnie oprócz przędziorka. Jeżeli uda Ci się go doprowadzić już do takiego stanu, do takiej wysokości jak mój, jest to już bardzo dojrzały okaz, no to praktycznie nie ma z nim żadnych problemów. I nie martw się również, jeżeli zimą on trochę tych liści zgubi. To jest zupełnie naturalne, jest mniej światła, no i po prostu roślina naturalnie zrzuca liście. Ale nie jest to jakiś objaw alarmujący, jeżeli wszystko jest ok. Trochę wyłysieje, nie ma się co przejmować, wiosną te liście po prostu wypuści na nowo i się ładnie zagęści. A jeszcze jak mu zafundujesz właśnie taki zabieg, jak teraz Ci pokazałam, czyli podcinanie końcówek gałązek, bo to w sumie tylko na tym się opiera, to on tym bardziej zacznie się zagęszczać. Oczywiście możesz postępować tak z fikusem Beniaminem prowadzonym w kształcie krzewu. Możesz spokojnie nadawać mu kształt, jaki Ci się podoba. Ja akurat tutaj sobie go poprowadziłam w formie piennej, jako drzewko, ale równie dobrze możesz poprowadzić jako krzak, nawet jako taki krzaczek kulkę, od dołu można go ciąć, jako jakieś jajko, owal, czy nawet jakiś konkretny kształt. No tylko oczywiście z tym się trzeba będzie bawić. Mnie akurat pasowało i ja właśnie chciałam, żeby to było takie drzewko na nóżce i właśnie tak sobie go prowadzę. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Ci kwestie i wątpliwości związane z uprawą fikusa Beniamina, bo tak de facto wszyscy właśnie narzekają na to opadanie liści i na to, że nasz Beniamin łysieje, ale głównym tego powodem jest właśnie przelewanie podłoża. Można się właśnie sugerować tym, że fikus woli bardziej sucho niż bardziej mokro. Oczywiście jeżeli chodzi o liście, to lubią być zamgławiane, ale podłoże zdecydowanie, zdecydowanie bardziej suche. Podlewamy go jedynie wówczas, jak już zupełnie przeschnie, podlewamy go wtedy obficie, może nawet wylecieć woda z doniczki do podstawki, a wtedy kwiatek się dobrze nawodni. Jeżeli masz jakieś
pytania, pisz w komentarzach. Być może wszystkiego nie wyjaśniłam, więc na każde pytanie odpowiem. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Do zobaczenia, do widzenia. Pa, pa.